wszystkie służby, służby gospodarstwa wodnego, służby mundurowe i również samorządowcy, jak przede wszystkim Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, jesteśmy w 100% gotowości podjęcia wszelkich możliwych działań, aby uchronić zdrowie, życie i mienie ludzkie na terenie naszego regionu. Nie ma w chwili obecnej w województwie polskiej sytuacji, która mogłaby nagle zagrażać. Były lokalne podtopienia, to zawsze się zdarza, takie małe lokalne typu podtopienia, gdzieś tam piwnice, czy gdzieś na zalane pola, gdzieś tam posesje, to jest nieuniknione przy bardzo lokalnych i bardzo intensywnych opadach. Sytuacja nam się powtarza w tamtym roku w maju, w tym roku w czerwcu i zawsze się zaczyna na tych rzekach górskich, bo to są tak naprawdę te podtopienia górskie. Naszą odpowiedzią na nie jest przygotowanie inwestycyjne, bo tylko tak naprawdę przez dobre zatrzymanie tej wody jesteśmy w stanie sobie poradzić z sytuacją i myślę, że świetnym przykładem tego jest Opolskie, gdzie mamy tutaj dobrze zbudowane zbiorniki, dobrze zarządzane jazy, ale też w sąsiedztwie śląskim wielki zbiornik Racibórz ze zbiornikiem Buków, który pozwala tam spłaszczyć falę. W efekcie tego ona tutaj nie dochodzi. Jednocześnie też jesteśmy w stanie dzięki tym inwestycjom zapewnić tą dwufunkcjonalność zbiorników, bo tak samo tutaj, jak i w pozostałych częściach Polski mamy problem z suszą. Jeżeli mamy dobry jas, on jest w stanie w odpowiednim momencie tą wodę albo zatrzymać, albo ją dostarczyć tam, gdzie jest potrzebna. Mamy nowiutki, w pełni funkcjonalny zbiornik, gigantyczny zbiornik Polder Suchy w Raciborzu. Wczoraj z panią minister sprawdzaliśmy, wszystko działa. W dniu jutrzejszym będziemy mieli taką próbę techniczną. Natomiast zbiornik jest już funkcjonalny od stycznia. Od niedawna odebrany, mamy pozwolenie na funkcjonowanie, więc jest naprawdę Opolszczyzna, Dolny Śląsk, śląskie miejscowości, w sumie 2,5 miliona ludzi są naprawdę bardzo, bardzo dużo bardziej bezpieczni. Jakbyśmy mieli w tej chwili na przykład falę powodziową, jaką mieliśmy podczas powodzi stulecia w 1997 roku, łapiemy ją całą do Raciborza. Jeszcze zostanie rezerwa co najmniej 30%, a jeszcze mamy przed tym polder Buków, który też w 2010 roku zadziałał.